Kronika Uniwersum, sezon 2018. Po czarnym grudniu roku 2017 nadchodzi czerwony, rewolucyjny styczeń 2018. Dynamika zdarzeń jest tak wielka, że większość widzów wręcz gubi się w sytuacji na szkolnej. Wysyp afer, płynne zmiany sojuszy, ingerencje zewnętrzne w uniwersum osiągają absolutne apogeum, które po dziś dzień nie zostało przebite. 3 stycznia 2018 następuje bardzo krótkotrwałe porozumienie na linii meksikano-szkolna. Słuchaj, ja ci powiem tak. Przyjdziesz? Krzysiek jest. Podam ruku. Słuchaj, pierwszy podajesz rękę. Ruku. 5 stycznia 2018. Rozpoczyna się afera kupiecka. Fake konto Joanna Kupiec opublikowało status na Facebooku w związku z Jarosławem Andrzejewskim. Oczywiście bez absolutnie żadnej wiedzy Meksykana. Oczywiście ta informacja też musiała trafić do tajemniczej Ewy, wybranki Jarka, przez co nadszarpnęło to ich związek w sposób poważny. Mimo że było to epizodyczne, Jarek szybko sprostował, to i tak przysporzyło mu trochę problemów. Witam widzów, witam również Joannę, która zadeklarowała, że jestem z nią w związku. To jest sprostowanie do tego, bo po pierwsze to nie jesteśmy w żadnym związku, bo ja tutaj nie zezwoliłem w ogóle, nie ma mojej zgody na jakieś deklaracje związkowe, bo po pierwsze ja nie wierzę w związki, gdzie druga osoba jest w ogóle w innym kraju, a ja jestem w innym, nawet nie można się połączyć z tą osobą, w ogóle nie porozmawiać, ani nie widziałem cię na oczy, ani nie rozmawiałem z tobą. Na Facebooku można napisać różne rzeczy, cudowne, wspaniałe można. Może jednak, że na pewno na Ewie mi bardziej zależy niż na tobie, bo nie mogę do ciebie mieć dużego uczucia, kiedy w ogóle ciebie nie znam. Natomiast Ewę znam, spędziłem z nią no wspaniałe chwile, to tak naprawdę, no wspaniałe i... No i tak naprawdę to Ewę kocham, no... Co ja mogę jeszcze więcej powiedzieć na ten temat, no? No, nigdy nie pisz czegoś, co jeszcze nie ma miejsca, bo tak naprawdę to nic między nami nie zaszło. Wtorek, 9 stycznia 2018 to rozpoczęcie afery Choroszczańskiej. Policja wraz z karetką pogotowia odeskortowała Krzysztofa Kononowicza na obserwację psychiatryczną do kurortu wypoczynkowego w Choroszczy. No i co, Krzysiu, co tam się stało? No, do Choroszczy. Ale po co, na badanie? Na badanie. Na badanie, tak? Na badanie. A odwiozł po czym w razie czego? A ja wiem. Nie wiem. To wiesz co? Za twoje nagrywanie powiem, że ty nagrałeś, że ja sobie życie chcę odebrać. Że ja? Tak. On też nagrywał. Tak. A ty chcesz, żeby bez ciebie życie? Nie. No to ja nie rozumiem, o co chodzi. Ja właśnie też nie wiem. To poproś, żeby cię odwieźli chociaż. Nie wierzę w to. Będzie dobrze. Zobaczysz. Jarek, bądź tutaj. Tylko po dachach nie łaź mnie. Brumbarze! Teraz jeszcze z majorem porozmawiam na ten temat. O ile otworzy. Idzie, idzie major, idzie. Wypowiedz się proszę na ten temat od razu. O co chodzi w ogóle? O co chodzi? Za te filmy, ja ci powiem, na co chodzi. Sam powiedz, tak, policjantka powiedziała mi te. No? Ja powiedziałam, on nic nie robi, to było po prostu takie zdarzenie, że on nagrywa, mówi takie filmy, po prostu
mówi, że popełni samobójstwo, nie wiadomo co robi, że ale to spali. Przecież jest nieprawda. Jak to nieprawda jest, że powiesi się, czy nie wiadomo co, że jak ja sam powiedziałem, ten co ten film jest, mówił o tym kubku nawet, co po prostu, co nagrywałem, że weź mnie zabij, to jest ten film, co nawet policja oglądała i temu to, temu policja przyjeżdża, po prostu mają po prostu kontrolę. Władza wyższa mówi, żeby po prostu, żeby przyjeżdżać, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Obawiają się, że człowiek może zginąć, nie wiadomo coś co zrobić. I czy pan twierdzi, że Krzysiek by zrobił coś sobie? Ja twierdzę, że po prostu ja też mogę głupoty sobie gadać, a ja tego po prostu nie zrobię. To skoro jak my będziemy teraz zbiorowe samobójstwo popełniać, tak? To też przyjadą po nas wszystkich. Tak nie wiadomo, co to będzie. Nie, ludzie, po prostu ja chcę powiedzieć, dla niego trzeba wytłumaczyć pewne rzeczy. O ile major nie wykazał większego zaangażowania w walce o wyciągnięcie Krzyśka z psychiatryka, to Meksikano już następnego dnia pojechał do Choroszczy, aby Krzyśka wyciągnąć i tam zresztą na niego czekał. Siemano widzowie, jestem właśnie na tym oddziale, gdzie jest Krzyś, w palarni, bo inaczej nie pozwalają nawet ani nagrywać, ani nic. Tak właściwie to szczerze mówiąc nie ma co nagrywać. Dużo ludzi jest chorych. To jest, tak wygląda palarnia, słuchajcie. Jedyne drzwi, gdzie mają klamki. Autentycznie. Nawet ja wejść nie mogę. Widzicie, kraty są. Ale kamer nie ma. Żadnych. Natomiast do palarni wszyscy mogą wejść. To jest paranoja, bo jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić coś złego, no to sobie zrobi to w palarni. Podejrzewam, że niedługo Krzysia odbiorę już. Już z nim rozmawiałem. Teraz wszedłem, to wyjść nie mogę. Krzysiek został zakwalifikowany do wypuszczenia. Poczekał na obiad, który sobie pysznie zjadł i dopiero wtedy wyszedł ze szpitala w Choroszczy. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, kochani moi, wychodzę dzisiaj do szpitala, który niesprawiedliwie była wezwana pogotowie na mnie i policja i karetka pogotowie. Głosi mów, że ja sobie chcę życie odebrać, a to jest kłamstwo i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, kochani moi, ten osoba, który to zrobił, beknie. Bardzo. Jak pan spędził czas? Spędziłem czas. No widziałem troszeczkę. Spędziłem czas bardzo dobrze. Poleżałem, odpocząłem troszeczkę. Te sprawy swoje tutaj pozałatwiałem i tak dalej. I teraz jadę sobie, idę na autobus 103 i jadę do domku. Jadę do domku. Coś będziemy robić dalej? Będziemy dalej nagrywać, będziemy dalej wszystko robić. Dla kogo? Nie poddamy się. Nie, ja też powiedziałem, że nie nigdy poddamy ja się. Ja się nie poddam, powiedziałem do śmierci swojej, ile Bóg naznaczył. Nie poddam się. A ten, kto tak zrobił, będzie rozliczony. I na razie tyle. Dziękuję bardzo za wywiad. Dalsza część będzie informowana Państwu i tak dalej. Dziękuję. 10-13 stycznia 2018. Rozpoczęcie operacji Bębenossa. Daniel Magical postanowił odwiedzić szkolną celem zrobienia drunk streama z Majorem i Kononem. Widzowie Uniwersum traktują to wręcz jako wypowiedzenie wojny i dokładają wszelkich starań, by pokrzyżować się plany tzw. obłudnika. Bombaski wywiad zadzwonił do miejskiego ośrodka pomocy w rodzinie oraz hotelu, w którym miał się odbywać stream. Celem tych rozmów było przedstawienie Magicala w najgorszym możliwym świetle i zapobiegnięcie tego, co i tak już było nieuniknione. Dlaczego nieuniknione? Krzysiek, Major i Meksyk dowiedzieli się z licznych donosów telefonicznych o tym, jaki prawda Magical jest. Oczywiście przedstawiono im najgorsze fakty, jakie tylko można było
o życiu i z życia Magikala wyciągnąć. No i cóż, Major oraz Meksyk powiedzieli jasno, że oni rzeczywiście widzą, że jest tutaj coś nie tak i pasują, dziękują, na żaden wywiad nie idą. Conan natomiast nie dawał jednoznacznie żadnej odpowiedzi, ale w końcu nie mógł oprzeć się pokusie zarobienia, darmowej wyżerki i poszerzenia swojego fejmu. Więc 12 stycznia okłamał Majora, że idzie do sklepu. Albo wałowanie. No właśnie, drugi film. To jeszcze nowe, tylko przyszło się. Miał konie trochę odpoczęli. Jechać do sklepu, pojechał do swoich. To prawdziwy Polak. Ciekawe, nie chcieli mnie tam wziąć, bo widzieli, że jak będą źle mówić, to źle ja mogę wykonać. A tak naprawdę pojechał na streama, który był absolutnie przenudny, gdyż podczas jego trwania Krzysiek zachowywał się jak obrażony na świat, na Magikala, po prostu na wszystko. Pomówił Majora, o Meksyku powiedział, że jest żonaty w ogóle, zjadł i wypił co swoje, po czym zadzwonił na policję, że Daniel go więzi. Wrócił do domu i do Majora, którego zresztą wcześniej okłamał. 13 stycznia dochodzi do epilogu operacji Bembenossa, gdzie wszystkie ze stron wydają swoje oświadczenia. A więc tak, Kononowicz niby nie wiedział o tym, że Daniel Magikal bije swoją matkę, przyrównuje Gochę do Matki Boskiej, której, no, bić nie wolno. A mama to jest tak samo jak Matka Boska. Mhm. Ty tak samo zrobiłeś, jakby potępiłeś Matkę Boską. Przy okazji chcę wysłać również tego tak zwanego obłudnika z Torunia do Choroszczy. To Danielu, on tak, nie tędy drogo to będzie. Obiecuję tobie, że zarządzam te filmiki, przegrania na płytkę w dwóch postaciach i pismo pójdzie na ciebie, ażeby ciebie umieścić na leczeniu. Wariatkowie. Daniel Zwierzyński, wkurzony, opowiada, że wykosztował się na ten wyjazd, wykosztował się na Kononowicza, przywiózł mu ekstra luksusową wódkę za 30 zł, stream mu się absolutnie nie zwrócił, więc do tego dołożył, ale najbardziej boli go to, że Krzysiek, prawda, mimo że według Daniela był traktowany przez niego jako gwiazda, to zachowywał się w sposób bezczelny i jeszcze wezwał na niego policję. Dostał ode mnie, od wszelkiego ode mnie dostał 400 zł, garnek od kociołka nawet zajebał, czteropaki, kurwa, wszystko w tą torbę tak pakował, nie? A tu do mnie, a tu dla mnie, żałuję, bo jak potraktowałem go jak gwiazdę jakąś, kurwa, i teraz to ja bym go, nawet mu nie dał złotówki, nie? I on zadzwonił na policję, że my go przetrzymywaliśmy. Sam na siebie zadzwonił, na nas jeszcze. Kononowicz zadzwonił na policję. Szkoda, że kurde, ja sam nie mogę cię przeprosić? Kononowicz zadzwonił na policję, że my go przetrzymujemy. Zaskoczył mnie tym, że zadzwonił na policję na mnie. I tak dalej. Szkoda. Ale Daniel, to tak będzie. Mam momencie, gdzie się ruszysz. Ale to jest jakaś osoba... Co ja mam robić? Ty, on usiadł. Ja mu dałem wódkę toruńską pierlikową. Cholera. Prezent kurwa dobry. Ja dała kurwa kondona. Bo ja w gości pojechałem. A nie, kurwa. A wiesz, ja miałem 3-4 opaki. A on mówi, a to też mogę? Mogę? Taki zakładny. A, no kurwa. O kurde, szkoda, że mnie nie było. Ja bym mu dała 4 opaka. No, 4 opaki wale w łeb. No, dobra. Robimy melanż. Dziękujemy. Meksykano stwierdził, że już ma permanentnie wyjebane w Konona i nie chce widzieć jego twarzy nigdy. Myśli o wspólnym nagrywaniu z Majorem i rozpoczęciu live streamów w najbliższym czasie ze świrami. Major natomiast ma wywalone, leży pod kocykiem i twierdzi, żeby ich tam wszystkich w tym hotelu to jedną ręką rozwalił. Przy okazyjnie redaktor Meksykano został po raz kolejny spedolony ze stanowiska. 14 stycznia 2018. Kononowicz składa Rosjanom życzenia noworoczne. Oj, na razie powiem po polsku, a później to wszystko przetłumaczę po rosyjsku. Szanowni Państwo, dzisiaj Rosjanie mają nowy rok. Chciałem dla ich złożyć zdrowia, bo najważniejsze to dla każdego człowieka, czy Polaka, czy Rosjanina, Chińczyka, Japończyka, Koreańczyka i tak dalej, jest najważniejsze zdrowie. Jeżeli człowiek zdrowia nie ma, to nic nie jest warte.
I po pierwsze, wkładam zdrowia, dla ich szczęścia, pozostało ci dużo pieniążków, radości w życiu, żeby mieli słoniny dużo, żeby mieli cebuli dużo, i chleba, żeby mieli gimbru mnoho, no i żeby mnoho dziewuszok mieli, dziewczyn mieli, żeby się wszyscy kawalerowie pożenili się i z całego serca dla ich życzę. Szczęść Boże! 17 stycznia 2018. Major zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych za wielkie zasługi dla uniwersum. Za nie przedanie na propozycję Daniela Magikala z ramienia Wandy Działaczki, społeczno-oświatowy i Seweryna Syna Ziemi Pieniężnych w imieniu pułku. Nadałem ci Krzyż Walecznych po raz pierwszy. Noś go dumnie na swoich mundurach, jak na prawdziwego, dumnego i honorowego żołnierza przystało. Pałucka ziemia, ta ziemia. O, i to właśnie to jest ten krzyż. I tutaj jest jeszcze Agrykole. Dostałem, że w grudniu tamtym roku opieka mi nie płaciła, to po prostu ubezpieczenie na życie mi się skończyło. Ale podałem wam numer konta, to może w jakiś sposób mi pomożecie. Widzicie? Ludzie. 14 godzin lub 15 przywiezie, żeby my byliśmy w domu. 21 stycznia 2018. Prezydent obchodzi swoje 55. urodziny. Na Facebooku prowadzony jest stream żenady przez podobno gimbusów, którzy odwiedzili Belweder. Sweter geometryczny zostaje ściągnięty z ciała Warmiańskiego po miesięcznym przyleganiu do Krzyśka. A więc stream żenady. Wydarzenie mające miejsce w dniu 21 stycznia 2018 roku z okazji 55. urodzin niedoszłego prezydenta Polski, czyli Krzysztofa Kononowicza. Na jego posiadłości w drewnianym domku znajdującym się na ulicy Szkolnej 17. Prócz Krzysztofa gośćmi podczas tego streamu byli major oraz redaktor Meksykano i nieletni, którzy puścili tam transmisję. Jak tylko zauważono, że na Szkolnej znowu pojawiły się jakieś osoby nieletnie, poleciały szybko komentarze, że przyjechała gimbaza i dzieciarnia. Młodzi oczywiście się wkurzyli, że wcale nie są gimbazą, bo już oni tą gimbazę, prawda, skończyli i są uczniami liceum. Jak to zwykle bywa, w momencie pojawienia się gimbusów na Szkolnej, ktoś wieczorem tak totalnie przez przypadek wrzucił filmy na kanał majora bez jego zgody. Mam swój następny nowy kanał, po prostu będziecie banować za darmo, YouTube. Ktoś po prostu przyszli do Krzyśka na urodziny, zaczęli nagrywać, po prostu zobaczyli hasło, weszli i wrzucili ogółem, jak ja niby brzydki major po prostu z żołnierkami. Ten sobie na gitarze gra, a te się liżą i po prostu później uprawiają, jak to się mówi, seks. I po prostu wrzucają na mój kanał, łamią moje prawo, zabierają moje filmy. I po prostu tego nie powinno być. I YouTube powinien się zająć tymi ludźmi, którzy zabierają, przerabiają moje filmy i wychodzą te filmy nie wiadomo jak i po prostu wychodzi tak, jak wyszło. 26 stycznia 2018. Prezentacja sprawności Lublina. Stycznia, kulisy lajta meksykańskiego. Który klawisz? No tutaj. Ale to jeszcze dobrze było, żebyś nagrał wtedy, kiedy on jedzie. A, ale nie, to nie takie, że pozdrawiamy przed chwilą. No, siemano. Jeszcze nie? Chwila. Nie, pozdrawiamy. Ja pozdrawiam. Chwila. Jeszcze nie, czyli klikasz i wyłączasz ty samym. Nie. A nie, to się nagrywa. No, siemano. Po prostu na streamie. A major powiem, niech powie. Przepraszam, proszę mi przeszkadzać. I chciałem powiedzieć wam, właśnie jestem, kim jestem. Jestem ogółem. Kim ja jestem? Wiecie, kim ja jestem?
Okrutnik 3 złote, major to konfident, major to konfident, major to konfident, major to konfident, major. To konfident, major to konfident, major to konfident, major to konfident. A ty kurwa jesteś. UFO 3 złote, majorze, proszę iść natychmiast utuszyć bigos, Boże, bo ci żądło zgnije. Przyjechałem stąd, a nie stamtąd i chciałem wam powiedzieć, że czekam na czołg, żeby go uzbroić, jechać, robić porządek. Oraz odbywa się docelowy lajt, który osiąga zawrotną sumę ponad 1800 zł w ponad 3 godziny. Major ma bardzo ciężki powrót do domu z lajta u Mexicano, ponieważ Conan jest zazdrosny, obrażony i w ogóle to chce go wymeldować i wyrzucić na ulicę. Ja sobie nie życzę nagrywać. Schowaj kamerę. No, dzień dobry. Szanowni Pawle. Państwo, przyszedł major pijany w stanie od Meksykana. Stoi się z mości. Jaki pijany? Pijany. Odejmij 50 zł. Ludzie widzieli na tym, na komórkach. Ja jutro komputer przyniosę. Jak Paweł przyjeżdża. Jak wcinałeś kiełbasę, jak wcinałeś wszystko u Meksykana. Tak, ja mam porówki. Kupiłem swoje porówki. Tak. A Meksykano tylko na go. I z Petrowskiem. Majtochy. I proszę, ja jutro, bo chciałem ustawić, wszystko przyniosę i proszę Pawle, żebyś ty przyjechał tutaj i zabrał ten sprzęt i po prostu ja tutaj już mieszkać w poniedziałek nie będę. Bardzo dobrze. O. Ludzie mówili, wyrzuć się go, złączy. No, dziękuję. Złączy. Konfidencie, dziękuję. Ludzie mnie, ja nie jestem konfidentem, ludzie mnie pokazali. Jesteś psem. Paweł Kononowicz. Co on nagrywa na pana? A my co? Co nagrywa? Tak! Tak, ty nie wiesz, kurde, i pierdolisz głupoty! To ludzie przyjadą. Siebany chyba. Z Lubinek przyjadą. Tak. No proszę zadzwonić na policję. Tak. Bo komputer jest. Nic nie skradziony, wszystko dokumenty, mundur, byłem w mundurze i... Tak, byłeś w mundurze, zgadza się. Bo wziąłem, bo widziałeś. A twój mundur? Już się przyznajesz się. Co przy... Tak, że widziałem. Jak ty widział... Tak. Widziałeś, jak epokuje, chyba, mundur. Nie. Jak nie? Na rajcie. Czapeczka, mundurek, wszystko. Jesteś kujem już. Tak. 28 stycznia 2018. Mexicano wita na pojutrzejszym streamie. Hej, siemano. Trochę tylko ciszej. Po jutrzejszym streamie było dobrze? Było, nieźle. Ale ogółem chciałem jeszcze powiedzieć, że pan Krzysztof Kononowicz prosił mi, żeby po prostu jego nazwisko... Możesz to pokazać, że niczego, to wszystko tutaj leży. Żeby jego nie wyzwa... Leży na bank. Na to niego, jest żeby dowód. Nic mówić. My na niego nic nie mówimy. Nie, i absolutnie. Po prostu nie będziemy na nas pominać. Nawet twoje leżą te. No właśnie, a to dzisiaj, bo dzisiaj niedziela, to możesz poczęstować swoją mamą. To ja oddam to dla mamy, a nie poczęstować. Albo lepiej oddaj. No, także wszystko jest w porządku. Dzisiaj jeszcze będziemy zgrywać live'a. Dzisiaj jest niedziela. Zgramy live'a jeszcze krótkiego, niedługiego, gdzieś na jakieś 2-3 godziny, nie? Trochę ja pogram, trochę może, nie wiem, może Maja pogra, ale Maja ma na wsadzie, nie zna się. No to słuchajcie, no to... Po prostu chcę powiedzieć dla Piotka, że powiedział, żeby komputer przynosić do domu, jakby to jego było. To ja za ten komputer odpowiadam. To chyba jest dowód, mój. Tak jak mówię, jest. Nic I nie zmieniało. Będzie ustawiony, po prostu trzeba ustawić, ja mówiłem. Razem z moimi lkami. Trzeba ustawić po prostu ten, jak to krążek. Żeby był czarny. Tego ja nie wiem, o co tobie chodzi teraz w tym momencie. Jaki krążek? No, żeby było można nagrywać lajta w moim teraz. Ten krążek, ten co ja mam. To szybko, co ty w moim tam. To jest łatwe, no. U mnie było. Czy
Czy Krzysztof Kornowicz posądził mnie o to, że zabrałem komputer dla ciebie? Na pewno nie. No to a, takie tutaj nie... wszystko jest, wszystko w porządku. Tak. I po prostu proszę tego człowieka w ogóle mnie słuchać. Tak, co? Dziękujemy. O, i właśnie. Zapraszamy na live. Konon oświadcza, że nie opuści Wojtka aż do śmierci. Widzowie są dobrzy i źli. I chciałem powiedzieć, że starali się, żebyśmy się z Krzyśkiem pokłócili, żeby Krzysiek mnie na przykład z domu wygonił, ale takiego czegoś, no, pan Krzysztof powie wam coś. I pan, ale Krzysiek, szanowny pan, tu siądę, kochani moi, zdychnąłem, ale powiem tak, że mego przyjaciela, majora, inaczej, Krzywkę ma, nie opuszczę do śmierci. I to, pamiętajcie sobie, że on moim był, jest i będzie pozostanie moim przyjacielem do śmierci. On, jak gdzieś odchodzi, bo ma prawo pójść. Będę rosły, ma lato twoje i tak dalej, ma prawo pójść do twojej kobiety, jakieś tam dziewczyny, koleżanki. To powiedz coś, co się wydarzyło wczoraj, czy... No, szanowni państwo, kochani moi, co, i chcę powrócić do dnia wczorajszego. Oglądaliście może live'a. Ja na swojego przyjaciela, Wojtka, inaczej, nie zrozumiem. Bo on nic na live'ie złego nie powiedział. Ale jeden człowiek zawinił Meksykanów. Meksykanów bardzo zawinił z tego powodu, że nie cierpi wiadomo czego. Targnął na moją posesję pod wpływem alkoholu. Ja jego prosiłem pójdę na nie wyjść, powiedziałem. Ale przepraszam bardzo, ja chcę powiedzieć o wczorajszym dniu, a o tym człowieku po prostu ten temat jest skończony. 29 stycznia 2018. Wielka dostawa węgla. Byłem właśnie, niedawno miałem telefon, powiedział, że jestem pasożytem. O, właśnie zamówiliśmy węgiel i po prostu... No bo się posypie na bowcu. To nie, to jako zboczu. O, tak. O, i wspaniały węgiel jest. Bardzo elegancki, ogółem, o, pokażę tutaj. Major ten dla was. Ja wiem. Uborkowany. Ja wiem, elegancki. A ja byłem u was. Ja wiem, no. O, wspaniale i ogółem chciałem po prostu, kto komu brakuje węgla, proszę. Proszę zamawiać. Lubin jeździ już? Jeździ. Tak. To będziecie dla nas węgiel wozić teraz. Na chwilę. O. Potrzebujecie? Na razie mamy. 3 luty. Major fryzjer. Że ona jest pełna, muszę się jakoś cudem natury odlać, nie wiem czy mi się uda, bo sikanie nie jest na zawołanie. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, że można wypić mocz i nic się nie dzieje. Swój własny, cudzego nie, broń Boże, cudzego nie pijcie. To są moje siki, to naprawdę to są moje siki, nic więcej. Zaraz wam powiem, jak smakują. Słonowate. Słonowate, no. Tak jak wcześniej, tylko że cholernie żałuję, że nie nagrałem. Również tego samego dnia odbywa się patostream. Już się najadł. No. Nie. Jak nie? A co ty robisz tam w kuchni? Siedziałem. No siedziałeś. O, ty już dobrze siedział. Już tak. Na pewno. No tam. Wszystko pusto się robi. 7 luty 2018. Kononowicz opowiada nam, jak się wchodzi do Darknetu przez program Cebula. Co tu na stole stoi? Co tu leży na stole? To jest zadanie dla was. To jest Cebula. Jest program, taki cebulowy. Nazywa się Tor. No właśnie, dzwonią. Chyba już. I trzeba korzystać z programu cebulowego Tor, a później wchodzić na Deep Web.
Przy okazji odradza czytanie tygodnika Nie, wydawanego przez naczelnego trolla PRL-u i III RP, Jerzego Urbana. Nie czytać takich świństw, bo to jest świństwo, co teraz mam w rękach, że to... Dziękuję. Nie ma. Nie ma tej gazety. Nie ma tej gazety z tego powodu, że to robi Urban. PR-owcy Urbana natychmiast podchwycili akcję i wypowiedź Kononowicza, zakazującego czytanie tygodnika i drącego wręcz gazetę w rękach, wrzucają jako film w tle na facebookowej stronie gazety Nie. Ogólnie, jeżeli ktoś nie kojarzy postaci Jerzego Urbana, to bardzo zachęcam. On już porządnie trollował w stanie wojennym jako rzecznik rządu, a obecnie za wolnej Polski i demokracji prowadzi kanał na YouTubie, gdzie wrzuca kilkusekundowe filmiki dosyć regularnie i one albo są bardzo dobre, albo bardzo dobrze dają raka. W zależności od tego, kto ogląda. Nazywam się Jerzy Urban, jestem stara żydokomuna, moje hasło Żydzi do gazu łupkowego. Tego samego dnia Kononowicz zagania wszystkich do roboty. W telewizji Białostockiej zaczęli cyrkować lekarze. Szanowni Państwo, w Choroszczy, szanowni Państwo, kochani moi, lekarze do leków, pielęgniarki na salę, pacjenci do łóżek, a ochrona do piwnicy. Szanowni Państwo, a panie ministrze, do schronu. Do piwnicy, a piwnicy do schron. Inaczej. Szanowny panie ministrze, bardzo proszę nie dawać podwyżek dla lekarzy, dla sióstr, dla nikogo w Choroszczy. Dlatego, że one mają dużo, dużo pieniędzy. One dużo zarabiają i tam jest niekultura. Tam znęcają się lekarze, siostry i te czarnuchy nad pacjentami. Nie chcą dokładnie leczyć, nie chcą dokładnie wykonać poleceń pacjentów, tylko bez przerwy wiążą kaftany bezpieczeństwa i tak dalej. Szanowni Państwo, kochani moi, panie ministrze, bardzo proszę zainteresować się tym czym prędzej, dlatego że i nie dawać żadnych podwyżek z tego powodu, że one mają pieniądze workami i tak dalej. One dobrze żyją. Pojawia się również film instruktażowy Jak działa CBA. Wojciech Suchodolski jest oburzony faktem, że niektórzy to muszą ciężko pracować, a inni sobie po prostu biorą. Policji, CBA, właśnie. Że w telewizorze pokazali, jak łapią przestępców, jak łapią łapówkarzy nie swoich pieniędzy, którzy niesłusznie biorą, kradną pieniądze i szanowne państwo. A kto kradnie, chcę powiedzieć? Z PO, członkowie PO, na razie nie będziemy wymieniać imionami, nazwiskami, tylko... Ja słyszałem też, że po prostu i była afera w rządzie. To też trzeba, żeby CBA wykrywało i łapało i żeby nie sięgało po nasze pieniądze, żeby... To jak to jest możliwe? Że po prostu ludzie pracują, a niektórzy po prostu sobie biorą, jak biorą. Tak nie mogą brać. Zgadza się. Koniec części pierwszej sezonu 2018. Dziękuję i pozdrawiam. Szef sztabu. Pozdrawiam Mariusza Trynkiewicza.